zasadzie nigdy w deszczu nie jeździliśmy, więc to jest bardzo dobry moment na to, żeby wypróbować jazdę w deszczu. Bardzo nam się podobało. Dzisiaj to pokazaliśmy, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, czyli po prostu zabezpieczyć się w to, co jest potrzebne, żeby nie zmarnąć, żeby dobrze się czuć, znaleźć sobie osobę, z którą byśmy chcieli cokolwiek fajnego zrobić i po prostu iść na ten spacer, pobiegać, na marszobieg, jeżeli bieganie jest za ciężkie, lub nawet na ten rower, wywalić się na śniegu jest naprawdę bardzo fajnie. Wyjście z przyjaciółmi to zawsze jest spędzenie jakiegoś czasu razem. Brać udział w takich eventach, w takich przedsięwzięciach jak program Pozdro. Na pewno wprowadza nas to na pułap wyżej naszego własnego samopoczucia, zdrowia i myślę samooceny. Plan treningowy musimy realizować, żeby zdobywać postawione sobie wcześniej cele. Trzeba być konsekwentnym, założyć sobie pewne cele, to o czym mówimy w gabinecie, o tym, żeby sobie notować te cele. Bardzo nas cieszy, że możemy promować aktywność fizyczną jako zdrowy styl życia. Uważamy to za swój cel, jak i obowiązek jako sportowcy. Jeżeli dzisiaj daliśmy radę przejechać taką trasę w deszczu, na pewno nas to zmotywuje do tego, żeby przejechać dwa razy taką trasę w słońcu. Więc na pewno każdy drobny sukces, który znajdziemy, zapiszemy w naszym kalendarzu, w naszym planie, nas zmotywuje do dalszej pracy. Jeszcze jedna wizyta nam została, no i się żegnamy z programem. No i zostaje nam wiedza, aktywność, no i wszystkie te dobre rzeczy, które nas spotkały z Pozdro.